Zapisz liczbę w postaci 2 do m, gdzie m jest liczbą całkowitą. Zaczniemy od zapisania każdej z liczb jako 2 do jakiejś potęgi. 16 jest to 2 do potęgi czwartej, dlatego że 2 razy 2 razy 2 razy 2 daje nam 16. Sama 16 miała być podniesiona do potęgi minus drugiej, więc zamiast 16 zapisaliśmy 2 do czwartej, więc dajmy to w nawias i podnieśmy jeszcze do potęgi minus drugiej. Teraz mamy dzielenie. 4 możemy zapisać jako 2 do potęgi drugiej. Ponieważ czwórka miała być podniesiona do potęgi minus ósmej, teraz zamiast czwórki zapisaliśmy 2 do drugiej, więc dajemy to w nawias i jeszcze podnosimy do potęgi minus ósmej. 8 zapiszemy jako 2 do potęgi trzeciej. 8 miało być podniesione do potęgi czwartej, więc nasze 2 do potęgi trzeciej również podnosimy do potęgi czwartej. Teraz wykorzystamy własność działań na potęgach. Jeżeli a jest do potęgi n i jeszcze do potęgi m, w takim wypadku wykładniki będziemy mnożyć. Dostaniemy 2 do potęgi czwartej i jeszcze do potęgi minus drugiej. Nasze wykładniki ze sobą mnożymy i dostaniemy 2 do potęgi 4 razy minus 2 daje nam minus 8. 2 do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi minus ósmej. Wykładniki mnożymy, dostaniemy 2 do potęgi minus 16. Mamy 2 do potęgi trzeciej i jeszcze do potęgi czwartej. Wykładniki mnożymy, dostaniemy 2 do potęgi 12. Teraz wykonamy działanie w nawiasie. Mamy tutaj dzielenie potęg o wspólnej podstawie. Dzieląc potęgi o wspólnej podstawie, wykładniki od siebie odejmujemy. Dostaniemy 2 do potęgi minus 8 dzielone na 2 do potęgi minus 16. Czyli podstawę wspólną przepisujemy, a wykładniki będziemy od siebie odejmować. Czyli od minus 8 odejmiemy minus 16. Użyjmy tu nawiasu. Liczbę na końcu przepiszemy. Uprośćmy to wyrażenie. Minus razy minus daje plus, czyli dostajemy minus 8 plus 16, co nam daje 8. Teraz mnożymy potęgi o wspólnej podstawie. Jeżeli mamy wspólną podstawę, to wykładniki będziemy do siebie dodawać. Czyli dostaniemy 2 do potęgi 8 plus 12, co nam daje 2 do potęgi 20.